W nadleśnictwie Starachowice otwarto innowacyjny przystanek turystyczny Natura 2000 Klepacze. Jest to pilotażowy projekt łączący naturę z nowoczesną architekturą. Doszliśmy do przekonania wspólnie z zasobami państwowymi, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, że warto zrealizować taki projekt, który będzie uzupełniał sieć ścieżek rowerowych szlaku Green Velo o ścieżki edukacyjno-ekologiczne na zasadzie takich pętelek podłączonych do tej głównej magistrali, którą jest właśnie sieć wykonywana dzisiaj do końca roku w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej, a która skanalizuje ten ruch turystyczny. Zostanie wzbogacone o takie miejsca, jak tutaj widzimy, miejsca przystankowe, miejsca, gdzie będzie można wypocząć, zatrzymać się, zorganizować jakiegoś grilla, ognisko. Do dyspozycji turystów są stoły, ławki, otwarta i zadaszona altana, tablice informacyjne, kosze na odpady oraz stojaki na rowery. Pełni głównie funkcję odpoczynku, czyli poprzez atrakcyjną formę ma stworzyć alternatywę dla innych miejsc odpoczynku, które turyści wybieraliby w obszarze Natura 2000, czyli przekierowuje, organizuje, sprawia atrakcyjne miejsce do spotkań, do wypoczynku. Zdaniem leśników minimalizm formy oraz naturalne materiały doskonale wpisują się w miejsce lokalizacji przystanku, jakim jest las. Głównym materiałem, który wykorzystaliśmy, jest to drewno klejone. Drewno pozyskane z naszych drzewostanów, z naszych lasów. W naszej ocenie będzie bardzo trwałe, nie będzie poddawane wpływom atmosferycznym związanym z przesychaniem, z pękaniem, z rozwarstwianiem się. Nie powinno być tutaj tych zagrożeń. Łącznie projekt realizowany będzie w 16 nadleśnictwach regionu świętokrzyskiego, gdzie docelowo powstanie około 160 takich obiektów i blisko 1600 km szlaków. Projekt grupuje ponad 80 beneficjentów, wszystkie nadleśnictwa, wielość samorządów, ponad 60 gmin. To jest jedyny w zasadzie taki projekt w skali kraju i na pewno zwróci uwagę i pokaże Świętokrzyskie jako miejsce bardzo takie dobre do turystyki tej przyrodniczej, ekologicznej, edukacyjnej. Szacowane koszty przedsięwzięcia to około 63 miliony złotych.